Uwaga widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig. Kto będzie szybszy, ty klikając łapkę w górę pod tym filmem, czy podbiegający do mnie kolega kapsle? Za 3, 2, 1, start, biegnij! I kto będzie szybszy? No klikaj łapkę, bo już podbiega! Masz sekundę! No właśnie, kto zdążył, napiszcie komentarz pod tym filmem, a przypnę wam serduszko. Klikajcie łapeczki, bo wbijamy tutaj 10 tysięcy, albo nie, wbijamy 20 tysięcy łapek. Nie, wy nie dacie radę. Ja chcę 21. No to se klikajcie, kto chce, a ja już idę rysować. Czekaj, mam pędzelek i jest mam ze mną. Mam prezent dla ciebie. Jaki prezencik? A, już narysowane wcześniej przedmioty, bo będzie się dzisiaj dużo działo. Jakie postacie narysujemy? Przykładowo Nula, Lika, Longhorsa i Herobrine'a. Oglądajcie film do samego końca. Ja już teraz kliknę sobie taką rozdziałeczkę. Gotowe. Weź kom obok mnie rysuj. Dobra. Po prawej stronie kapsle. Ja biorę sobie pędzelek i patrzcie, co wam pierwsze narysuję. Taki napis. U-B-y. Sub. I czekaj, przycisk YouTube'a, tak, tak, dobra. O, idealnie. Subskrybujcie mój kanał, bo wiecie, mało brakuje do 300 tysięcy. We teraz ktoś tam kliknij. Nawet ci dzwoneczek narysuje, jak wygląda koło suba, żebyś kliknął, kliknęła. O, coś takiego, ten dzwonek tak się prezentuje, nie? No wiecie, o co chodzi, klikajcie tego subika, to klik. Będę wdzięczny. O, kapsy narysował łapkę, to już mówiliśmy. I uśmiechnięta minka. To teraz jestem ja uśmiechnięty, jak wy tam subskrybujecie i łapkujecie, ale... Teraz przejdźmy do rzeczy. Narysujmy takie postacie, o jakich wam się jeszcze nie śniło. O, ja wiem, co narysuję. Tu jest szkieleta bez nóg. Jak bez nóg? No zaraz zobaczysz, jaką nie, nie możliwe, to jest nierealne, żeby bez nóg był szkieletor. Czyli moby mają normalnie nogi i to... Nie. Mogę iść ustawiać, że tobie się to nie uda, ale ja narysuję Longhorsa białego, prawdziwego, który zjadł mi kiedyś świat w Minecrafcie. On jest biały, to będzie jego twarz prościutka, kwadratowa. Robimy mu oczka, minka będzie taka nie jest uśmiechnięty Longhorse. Tu robimy mu takie tułowie. On generalnie jest długi, ale nie będę miał za bardzo miejsca, więc zróbmy go takiego gruboso wielkiego. Tu ma a nie, zaraz, on jest bez nóg. Nie mogę mu nogi narysować, przecież on lewituje. Dobra, załóżmy, że to jest Longhorse. Wypełnijmy go białym kolorem. A tutaj, no nie, tutaj jakimś innym byśmy z twarzy. Może takim bardziej szarym? Zmiana koloru. O, coś takiego? Czy wypełni? Dobra, a przechodząc do rzeczy, to tak wygląda mi bardziej jako owieczka. A nie Longhorse, ej. Coś mi się nie udało. Nie wiem, czy on się pojawi. Ale to tak średnio bym powiedział, nie? Bym zaraz takiego długiego narysował może. Czekaj, 64. Zaraz zobaczymy zresztą. Tu zrobimy taką mu mniejszą twarz, bo on jest bardzo długi Longhorse, nie? Tu robimy mu oczka, mniejszy, ale za to tułowie ma bardzo długie. O, takie! Longhorse jeszcze na ciele ma takie jakby włosy, więc mu tutaj dorysujmy od zgrzbietu, tak idealnie. Na twarzy też on ma. I oczy też powinien mieć czarne. Buzie tak samo, jak pamiętam, o, narysujmy. Oko pięknie, mamy czarne, zgadza się. I też trzeba mu doprawić te włosy koło twarzy. Dobra, buzię też ma czarną. Tak mniej więcej on wyglądał. Tutaj ma te włosy, spójrzcie. No musimy tak idealnie. On wygląda jak jakaś babka teraz. Ra pięknie, chociaż całą twarz możemy dać mu białą, wypełnijmy, fil, o, jest idealnie. Teraz bierzemy jeszcze czarne kolory, kolejne, a u ciebie kapset nic nie gadasz? Jak no, tam u ciebie jest? No, ja jestem skupiony na rysowaniu, ale już kończę i gotowe. Czekaj, jeszcze nie klikaj, pierwsze okay, ja, pierwsze dobra. Ja. Bałem Longhorse'a, uwaga, to jest mój Longhorse, klikam gotowe, pyk, poszło. Dwie wersje Longhorse'a. Ale ma włosy. Tak, on tak wygląda. A po lewej jest taka, odsuń się, jakby owieczka, nie? Co? Co? Ej, on mnie przesunął, jakbyś tak się przytulił do mnie. Nie reaguje. Gdzie ty pobiegłeś? Ej, halo, co ty tam się kryjesz? Udał. I zapomniałem mu nos narysować. Nie, nie uderzaj go. On jest przyjazny. Nie bije nas. Wow. Ja się go boję. Narysowałem swojego pierwszego przyjaciela. Dobry Longhorse. Aja. Tak mogę ja nawet go, boję. Pogłaskać. Spójrz. I on mnie nie uderzy. Nic nie je. A ten podskoczył nawet. Jak królik jakiś.
Znowu podskoczył! Co tu się dzieje? Pa! Tresowany long course! Co jest? No nieźle. A ty, co ty wyczyniasz? Ja się boję. Ja chodzę teraz jako, wiesz. A zamiast normalnie chodzić po ziemi, no ty się budujesz i teraz nie zejdziesz. Idę po kolejne drewno. Pa, ja mam lepiej tresowanego long course'a, na to się spójrz. Go najchętniej nazwał Stefan. Ja wszystkie moby nazywam Stefan, nie? Ja się boję go. Może on głodny jest, byśmy go nakarmili? Nie, nie karmimy go głaska, takiego czegoś. Ucieka. Ja się go boję. Idź sobie. Jak, ja ci dam, idź sobie, masz złote jabłko, zostaw go. Do dziury go, do dziury. No, nie, do dziury. Nie rób mu dziury, ej kapsle, bo on ucieka, patrz. Go, bo dalej podskakuje. O, a, bo on chce wyjść, i on tak jak królik skacze. Stój. Dobra, no chodź, stój, bo go położysz, ja chcę go nakarmić. Masz, masz, nie wchodź do tej dziury, ja ci dam. Co jest? Czemu on tak cały czas skacze? O co mu chodzi? Ej, na mnie jakby skacze. Ej, ej, pod tyłem na mnie skacze, patrz co się... Co się z nim dzieje? Lokol się! Zwariowałeś! Ogarnij się! Może on skacze dlatego, że mam w rączce złote jabłko i on chce zjeść. Czekaj, weźmy go uspokójmy. Dobra, Lokol się masz, złote jabłko, jedz sobie. On się patrzy, okej? Okay. Masz kontakt wzrokowy z nim. Weź mu mrugnij, albo coś pokaż. Patrzy się na ciebie. Kapsle, możesz być jego nowym przyjacielem. Nie rób, no go straszysz. Ty się nie potrafisz, no. A, to będzie mój taki piesio. Drugi, narysujmy coś innego. A właśnie, co ty narysowałeś? Zobaczmy sobie. Właśnie muszę kliknąć gotowe. Uwaga, odsłaniam za 3, 2 i 1, pik. I to jest szkieletor bez nóg. Aha, wow. Oła, uderzyło mnie coś. Oła, znowu mnie uderzyło. Ej, dostaję. Faktycznie jest szkieletor bez nóg. Hej, wow, jak on wygląda. Oho. I nawala mnie. Jo, co to za postać. Hej. Widzowie, my możemy wszystko rysować to, co chcemy. Dałem ci zbroję, przecież ubierz sobie zbroję. Ten dzięki tym pędzolkom. O, no tak, już właśnie mam zbrojkę. Czemu ja ją nie zakładam w ogóle? Właśnie. Teraz nie będzie mnie bił. Mało co, jestem zaklęty. Zostańmy przyjaciółmi. Czemu nas bi... Ej, no nie, co ty z nim robisz? Kapsle. O nie, co ty bo potrafi skakać. Pa, chłop jest bez nóg, ale weź, czekaj, rozwalmy ten bruk, zobaczmy, on się zaraz wydostanie, patrz jak wysoko skacze, ale on nie ma nóg, to jak on w ogóle podskakuje, aha, no to nieźle, a zobaczmy czy wyjdzie, pa normalnie, ściga ciebie, jaki mądry mobek, pa, patrz się, on skupiony, bo ty raz go uderzyłeś, dlatego, wszedł, o nie, ale on wygląda strasznie, nie? No, strasznie. Bez nóg, nie tylko ma ciebie. Rozumiem. Chodź, chodź, cip. Tak, bierz go, szkieletorze. Tak, szybko biegaj. Nawalaj go. Spodskaj, poczekaj, tak uderz go. A masz, dostaję. Ale jak? Nie mam. A trzeba zacząć, czy jest jakiś silny? Co jest? Co, podskoczył 3 kratki do góry? What? Wow. Ty, no królik kolejny, jak long course. Ale ten jest, no, ma tylko jakby rol. Co, znowu, patrz, jak podskoczył wysoko. 2 dobra, kratki. To nie, zabawy. No, to nieźle. Maszy. Oj. Ma dużo serduszek. No chyba miał z 10, tak jak my. Okej, okay, to teraz może narysujmy zielonego Steve'a. Taką postać niegdyś popularną, a później Nula, Lika, Herobrine'a. No my tak możemy? Teraz to będzie. No pewnie. A niech się pojawią. No, zobaczymy, czy się w ogóle pojawią. Nie mam co do tego pewności, ale rysujemy to, co chcemy. I powinniśmy to po prostu dostać, bo to jest Minecraft, ale dostajesz wszystko, co rysujesz, tak, kapsle? To ja może narysuję Lika, bo no to jest... No nie ma problemu. Ale pierwszy zielonego Steve'a. Zielony Steve. Dobra. Zielony Steve. To ty chcesz go narysować, czy nie, ja? Nie, to ty narysuj zielonego Steve'a, ja już będę przygotowywał Lika. Dobra, nie ma problemu. O, już myślałem, że pędzelek zgubiłem. Uff, przestraszyłem się. A on był w środku eku. Mam. Patrzcie, już nasze rysunki fajnie wyglądają. Tu jest ten szkieletor, tu jest subskrypcja, tu jest long course w dwóch wersjach, tu jest łapka w górę, tu jest uśmieszek. Elegancko. No, a tu będzie miejsce na zielonego Steve'a. Dobra, zróbmy to, gotowe. Nie wiem, czy się pojawi, po prostu to zobaczmy. Robimy mu normalną, kwadratową twarz, normalne ciałko. Okej, okay, tylko bardzo dokładnie, żeby tutaj nic się nie skończyło. Jest, robię mu duże oczy, jak coś. Na kilka kratek, potem będzie miał gały, żeby dobrze widział, tak. I narysujmy mu też buzię, żeby miał czym tutaj mówić do nas albo jeść. O, elegancko, nosek już się nie zmieści. Ale będzie uśmiechnięty, zielony Steve. Narysujmy ciałko, tu będzie szyja, bark, dosyć długi, rączka z tej strony, dobra, idealnie. Coś to będzie krzywe, ale spokojnie, Marian, to się wyklepie, nie? Jak to mówią. Yo. To wszystko się wyklepie, będzie w porządku.
co tam, że on tak wygląda? Lewy bark będzie dłuższy. Czekaj, czekaj, bo teraz się skupiłem. O, tu jest jedna noga grubsza, druga krótsza. Zobaczysz teraz to. Ej, co, ty już skończyłeś? Że teraz podchodzisz? No, czekam na ciebie. Ja, bo ja mu rączkę mu robię drugą. Ty, dziwny zielony styf mi wyszedł, powiem ci szczerze, nie? Ej, patrz na to, chłopie. Siedzenie. O, czekaj. Gotowe. No. To jest creeper. Creeper? Ja ci dam creeper, chłopie. To jest zielony styf. No co? No dobrze mi wyszedł, tak? Co ty robisz? Co to? A co to chodzi? Ja uciekam. Co? O co się dzieje, kapsle? Okej, odwracam się powoli, powoli do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Stoi zielony Steve. Patrz, idzie sobie gdzieś. Yeah, to działa. Nie wierzę, podejdźmy do niego. Zobaczmy go. Prasy. Jak wygląda. Nie bij, bo może nas rozwalić na hita. Zielony Steve jest generalnie mocny. Czytałem wiele o nim w internecie. Wygląda jak my, ale jest cały zielony. Chcę się spojrzeć prosto w jego oczy. Niech się zatrzymie, zielony Steve. Stój, słyszysz? O, patrzę się jego. Ale czekaj. Co jest? Ty, to coś do mnie kiwnęło. Ja sobie kopię drewno. Kapsle, to coś do mnie kiwnęło i pokazało rączką. Nie ma szans, ja sobie kopię drewno. Ale nie poważnie. Wierzę ci, weź. Szczerze, ziom, ale teraz mówię poważnie. To on kiwnął do mnie rączką. Nie. No widzowie, no przecież kiwnął, widzieliście to, nie? No, ja ale to jest to mob, czy... Ja ci nie wierzę. A jak to zareagowało, jak nie wierzysz? No chłopie, to coś poważnie do mnie kiwnęło i głową mi machnęło. Pokazało mi coś. Nie kłam już. Czy to żyje? To jest normalny mób, czy co to? Uwaga, uderzyłem to. Ja ci nie uwierzę. Dostało normalnie serduszka i idzie. Nie no, rusza się jak zwykły mobek. Ale naprawdę, kiwnęło głównie do mnie lewo, prawo i rączką tak machnęło. I poszło se dalej. No weź uwięźnij to. Jeszcze raz. O, ty, nie. Słyszysz? Spójrz się na nas. Kiwnij rączką. Pokaż to kapsle. Tylko. No, dobra. A, no to nieźle, go sam urobił. No to pokazał. Dobra, chodź, pokarać mojego ulika. Okej, to niech tu zostanie. Zapamiętajmy, tu w środku jest uwięziony zielony Steve. Dobra, uwaga. A teraz patrzmy, teraz co narysował na kapsle, który zabarykodował swój rysunek. No, uwaga. Daje swoją piękną pracę. Lik prawdziwy. Wow, to wygląda bardziej strasznie niż mój rysunek. Okej. On się gdzieś tu pojawi. Już myślałem, to ty kapsle. Nie, jest! Jest tutaj! Ma twarz! Uważaj, kapsle, uciekaj! Nie, on wygląda groźnie. Nie chcę z nim, żeby tylko mnie nie pokonał. Ja chcę, żeby on był moim przyjacielem. Chcesz się z nim zaprzyjaźnić? Liku, zostaniesz moim kolegą? Nawet się na ciebie nie spojrzał. No Liku, on wyłudził się do ciebie plecami. No nie bij go, porozmawiajmy z nim. Ale ten zielony Steve naprawdę coś do mnie pokazywał. Może on chciał, ale to było dziwne. Jak nie. Zwykły mob chyba raczej nie mógłby takie coś zrobić, nie? Nie wierzę ci, stary, nie masz szans, by zwykły mob ci pokazał jakieś, nie wiem, miejsce. No, ale pokazał, no kiwnął, a dobra, zresztą nieważne. Widzę, napiszcie w komentarzach, czy to widzieliście, czy nie. Może mi się to wyobraź, może szans. To tylko sen jest, faktycznie, kapsle, może masz rację. To był sen, mi się coś przewidziało. No ale właśnie. Teraz spójrzmy się na Lika, prosto w jego oczy, jak on wygląda. Czekaj, on ma jakąś maskę. Zróbmy tak, żeby się nie ruszał, czekaj. Ty, on ma maskę. Ty. Ziom, ściągnijmy mu tą maskę. No ma twarz prawdziwą, no widzę. Daj mi wystaje maskę. Mu coś. Patrz, tam jest jego prawdziwa twarz pod tym. A widzę. No, weźmy to mu jakoś ściągnijmy. O, teraz jest idealnie. Tak, maska, nie. Widzę jego twarz, widzę. Ma niebieskie oczy. I twarz widziałem, ziom. Wow. Tak jak idealnie staniesz, to widać, spójrz. Tutaj, wiesz, tak, jest, z rogu. Wow. No, jak? Widzę prawdziwą twarz Lika. Wow. Ty, nie możesz się wydostać? Ta. Nie może. 300 IQ pułapka. O, chcę to przeskoczyć, ale nie może. No ta, ej, dobrze to zrobić. A czekaj, jak ja wejdę? To też nie będę go mógł wyjść. Nie możesz. A to shiftem? Nie będę używał. Weź to rozwal, ja też chcę sprawdzić to. Ciekawe. I teraz, o nie. Teraz ja chcę. Ja, no. Teraz stanąłem. Tak, jestem. Teraz wybuduj, dobra. I teraz rozwalasz. A jeszcze nie. Okej. No. Faktycznie, nie da rady wyjść. Lol, ta pułapka jest niesamowita, nigdy na nią bym nie wpadł. A teraz jak się schylę, okej? Nie. Co, nawet jak się schylę nie mogę wyjść? Jak? No nie. Ej!
Co jest, wariant? Stąd. Ty, faktycznie mogę stąd wyjść. Lol, ale beka, nawet z shiftem, a się schylałem XD. Weźmy teraz, narysujmy nula. Całego czarnego z czerwonymi oczami uśmiechnięty. Dobra, Liku, to twój ostatni moment. Kapsle, nie chcesz narysować całego nula tak, czarnego? Tak, ale najpierw trzeba zrobić coś z Likiem. To twój z nim? Ostatni moment, Liku. Nie, chcesz dobić swojego przyjaciela naprawdę? Z mieczyka? No ej, to miał być twój kolega. O, deski. Czy ten mob miał deski? Chyba wziął. Wypadły z nie ego? Ale jak to... Jak możliwe? Deski nie miał. Wiem, zebrał, zobacz ile tych chyba desek. Że wziął z tego, ale moby nie powinny brać. Da, tu są dziwne rzeczy z tych postaci się dzieją. Okej, okay? To teraz pora na nula. Dawaj, ty ładnie rysujesz. Dobra. Czerwone oczy musi mieć, białą buźkę, uśmiechnięty i cały dobra. Czarny generalnie, no nie? No to easy robota, patrz na to, tu robimy mnóżkę. A ja narysuję coś dziwnego, dosłownie byle co. Co mi przyjdzie teraz na myśl, klikamy gotowe, nie wiem, jakiegoś zmutowanego psa przykładowo. Ciekawe, czy on się pojawi, bo to jest ciekawe, nie wiem, on będzie czerwony załóżmy. Czerwony pies z czerwoną twarzą, okej, okay. Taka nierówna, zapełniamy to filem, nie wiem, czarne oczki będzie miał, tutaj jedno po prawej, drugie o takie, wow, on będzie strasznie wyglądał, dobra, go teraz przedłużymy sobie na czerwony kolorek z tej strony, tu jedna nóżka, tu druga nóżka, tu coś odstającego, no generalnie ty, no straszny pies chyba. Ty. Będzie beka, jak to coś się pojawi czerwonego, to wtedy, co nie, o, co... Co dostałem? Na hita padłem! Co to było? Zostawię się! Ej, jaki pies? Kapsle! Co? Smiley, respię szybko! Rodzenie, klikam! Chcę to zobaczyć! Płatrę, z której, Ład! Pojawiło się to coś! Nie wierzę, czerwone jest! Naprawdę? Ale narysowałem to dla Beki, po prostu tak sobie! Ej, biegnij na mnie! Nie, nie, zostaw mnie! Na hita to rozwala! Coś niesamowitego! Jest, patrz, znowu, nie, zostaw mnie, ty psie, co to za zmutowany pieseł, a znowu kapsle, ratuj, nie wiem, ranie, do góry, podskoczyć, do góry, a, no nie, jak to coś, to jest bardzo szybkie generalnie, jakiegoś pieseła szybkiego narysowałem, czy potrafił schodzić pod na górę? I jeszcze respi jakieś małe kartonogi, który też na mnie biegnie, ten psztoc mnie atakuje. O nie, teraz jego stary ojciec, a, dostał mnie, spadę, skoczył za mną. Niesamowitego czerwonego psa masz, narysowałem, hita, nie? Masz. No nieźle. Ale ja miałem zbrójkę założoną, a jak zjemy złote jabłko? Pokonałeś go? Czyli... No, na hita go pokonałem. A, wpisałeś komendę, okej. Okay. Nie, inaczej nie. Bez komendy byśmy go nie pokonali. Ale to było mega dziwne. Czerwony pies z takimi umiejętnościami. Szybki i pokonał nas na hita. No to nieźle. Dobra, to teraz pora na ciebie. Nula chcę zobaczyć, a potem Herobrine. Dobrze. We własnej osobie. Zobaczymy, czy się pojawi. Czy są jakieś szanse na to? Co ty tutaj narysowałeś? Nul ma czerwone oczy, ja ale już... coś ci krzywo wyszło. Klikam gotowe. Uśmiechnięty. 3, 2, z biała buzia. Tak miało być. Czemu zrobiło się ciemno, gdy kliknąłeś gotowe. Spójrz się za siebie. Nie gadaj, że to coś stoi za mną. Szybki ruch. Wow! Jest! Zostaw mnie! Ty potworze! Patrzy się na mnie! Biegnie! Jak on wygląda czerwono oczy! Nie, pokonaj! Ja już nie chcę być rozwalony! Zostaw mnie! Podbiega! Położał się na ciebie. Reaguje jakoś. Ale to coś nieźle wygląda. Co się stało? Skąd miałeś wybuch? Co się dzieje? Nie wiem, coś mi wybuchło nagle. Od tego nula pewnie. On TNT steruje. I pewnie redstone jeszcze. Wspina się, idzie do domku. Znowu dostałem. Czekaj, gdzie on jest? Bo nie widzę. Nie wiem, gdzieś skrył chyba. Koło tego domku gdzieś jest. Do góry? Tam wszedł? Chyba tak. No to ty idź pierwszy, kapsle. Ty pierwszy. Dawaj. Domek nam wysadził rysunki nasze. Nie. O nie, ty nulu. Dobra, chodź. Weź go dobij. Jeszcze tu jest. A twój rysunek przeżył, ale moje nie. O, aha. I ten czerwony pies jeszcze. Masz, ty chodź tutaj. On nie specjalizuje się w TNT. No i nieźle. A gdzie są te zbrójki zaklęte? Nie, mieczyk. Musimy to mieć na Herobrine'a. Jog wysadził. Ale dostaje. Ej, zostawmy go. Nie, chodź kapsle. Chodź, idziemy. Na drugi koniec wioski. Zostawmy tego nula. Lepiej mu nic nie robi, bo na nas wysadzi jeszcze. Tylko teraz ja pora mnie. Na Herobrine'a. Zobaczymy, czy on się pojawi. To jest bardzo ciekawe. Tu z tyłu mamy wodę. Na
naprawdę za wioską villagerów potrzebujemy jakieś płaskie miejsce. Chyba że będzie jeszcze straszniej, jak pójdziemy do lasu. O, tak będzie lepiej, do środka lasu w nocy. O, nie, to będzie i tam creepy. Narysujemy Herobrine'a. Nie, Smite, to będzie za bardzo creepy, ja się boję no, już. No to chodź, no co, ja się nie boję. A ja może nie idę, bo ja się boję. Ale jeszcze przed tym weźmy zbrójkę, narysujmy zaklętą na szybkości, dobra? I jedzonko jakieś, bo mam puste eku. Nawet masz pędzelek? Bo nawet pędzelka mam ja nie mam. Mam pędzelek, ale ja mam tu też... chodź do środka lasu, ja tu już jestem to tutaj. To tu będzie idealne miejsce. A, jesteś, okej? Okay? No to tutaj, o, na tym środkowym drzewie będzie Hiobiałń będzie. Hiobiałń? Tak, Hiobiałń. Ale Hiobiałń. Piesia, czekaj. Tak, Hiobiałń. Dobra, ogarnijmy cię. Teraz będzie złote jabłko. Czekaj, z tym kolorkiem, tak. I troszeczkę fioletowego musimy zapełnimy sobie. I teraz fioletowe, bo potrzebuję jabłuszko. O, tak pięknie wygląda moje zaklęte jabłuszko. Teraz kliknąłem gotowe kilka razy. Dawaj mi jak najwięcej, O, już dostałem, faktycznie, lol. Całego staka. No to amciu, teraz jeszcze zbrojka by się przydała. To ja narysuję zbrojki, zobacz na to. To dawaj szybko, bo nie mamy czasu. Tak na szybko zrobimy pik. To Herobrine'a ja narysuję, czy ty? Chociaż ty lepiej to robisz. Masz talent, ja nie potrafię, bo ja się boję, że jak źle narysuję, to się nie pojawi. A jego trzeba normalnie narysować jak Steve'a. O, już mam, zobacz, pierwsza część zbroi. Tak, pięknie, no niesamowite. Jeszcze... Widać, że na szybko. Ale Kapsy potrafi lepiej rysować, nie? On to ma talent, to jest prawdziwy malarz, a nie jakiś tam Smyslow, podruba, nie potrafiący rysować, nic nie potrafiący. Dobra, o nie. Nic mi się nie udaje. A kij z tym Minecraftem i z tym wszystkim rysowaniem. Ale jeszcze Herobrine'a to chciałbym zobaczyć. O, zobacz. Pięknie, hop. Buciki są, spodenki są, zbrójka jest, hełmik jest. O, i w rączce. Jeszcze raz, czekaj. Już zostałeś? No, dawaj, gotowe, ja chcę. I gotowe. Mi, daj plosę. Proszę, no masz. Dobrze, okej. Okay. No dawaj, robimy teraz poważnie tego Herobrine'a już bez żartów, bo na niego trzeba uważać. Jeszcze on nam jest... A, o mieczyku zapomniałeś, bo nie mam. A, to już musimy robię. Coś się chronić. Ustawmy sobie eku, tutaj bruk wyrzucamy, to nie będzie potrzebne. Deski tak samo. Mamy złote jabłka, ja już jem, teraz będzie mieczyk. Mamy wszystko zaklęte, najlepsze spójrzcie sami. Ochrona czwarta, ochrona... No wszędzie jest ochrona, zaklęte są, diamentowe, więc to, no powinno to się dziać. Dobra, ty, co to jest? Miecz. Ej, na to tak nie wygląda. Miało być zaklęte, a nie niebieskie. Dobra, to, masz to. Jakiś nożyk jest, czy co? Masz to. Dobra, mamy. To dawaj Herobrine'a. Ej, to co wyrzuciłem przed chwilą, to dostałem. Naprawdę, wszedłem w to. Dobra, zaczynamy rysować. Czekaj, to z tej strony? Tu będzie Herobrine. Może tak, lepiej w jakimś innym miejscu. Ja się trochę boję, wiesz? No dobra, to Kapsle patrzy się bardzo się blisko boję. Na drzewo, ale dokładnie, ziom. Bardzo ładnie, starannie narysuj Herobrine'a. On dobra. Wygląda jak Steve, tylko musi mieć białe oczka. Kolorystycznie też to zrób idealnie, żeby się po prostu pojawił. Chciałbym go zobaczyć. Okej, widzowie, minęło już jakieś 5 minut. Było cięcie, czekaliśmy na Kapsle i co tam już nacudowało? Ładnie. No kolorystycznie zgadza się. Rączki, broda, oczy, głowa. Ładnie to wygląda. Kliknąłeś już gotowe. Ja uciekam, cześć. Czemu on się podświetla? A bioruny nawalają! Stoi tu ktoś! Stoi tu ktoś, Kapsle! O nie, to ty! Nie, Kapsle. Czemu uciekałeś? Chodź do mnie. Się pali. Tam coś stało. Pojawiło się. Tu chyba on. Ale się przestraszyłem. Gdzie? Za drzewem? Zostaw mnie! Herobrine? Patrzył się. Idzie. Jest. Stoi. To on. Nie, tu nie ma. Oczy. Czekaj, podskoczę sobie tutaj. O, tak z góry go zobaczmy. No wygląda. Steve, dobrze narysowałeś go. Miał białe oczy. Czemu on się teraz na mnie spojrzał? Tak się normalne moby nie zachowują. O co tu chodzi? Ktoś... Czemu nawalasz do niego z łuku? Nie, bo nam można spokonać Kapsle! No, nie rób! Sorry. Ten do niego strzela z łuku cały czas! On w ogóle nie dostał żadnych obrażeń. Ej, a ty go nawalałeś prosto, nie? Z tego łuku strzał. No, patrz, to spójrz. On nie dostaje obrażeń? No nie. To odbijają się strzały od niego? Aha!
to ja go uderzę teraz z miecza. Zobaczmy, czy dostanie jakieś obrażenie. A masz! Nic nie dostaje obrażeń! LOL! Ej, a weź go zakup, czy coś, zróbmy coś z nim. Dobra. Czy da radę go w ogóle pokonać? Nie mogę mu żadnych obrażeń uderzyć, nic, dziury, nawet dziury, ze strzał. Dziury. Nawet tak kop, tak pięknie. Zakup go. No nie. Próbuję, no przesuń. Jest. Dobrze, pięknie. Teraz na pewno nie wyjdzie spod ziemi. No taki blok, no Lisz, na pewno go zatrzymie. Oj, zrobiłeś, to ty? To? Dajesz? Nie. Tam, czy ty zrobiłeś teraz dzień? Nie. Jest słoneczko. Noc? Co się dzieje? Słońce? O co z tym chodzi? To jest księżyc? Słońce. Pioruny! Nawalają! O! Wyszedł! Herobrine wydostał się! Lata! Zniknął! O nie, nie! Opanował nasz świat! Herobrine! Tylko nie to! Mogliśmy go nie rysować! Mówiłem, lepiej taki odcinka narysować! Co ty kapsle mówisz? Herobrine'a weźmy, zróbmy! Ty chciałeś, żebyś teraz narysował. Tak, to wszystko przez ciebie, kapsle, to twoja wina! On opanował nasz świat! Nie, i zniknął! Nie teraz gierki. Może być wszędzie! Jeszcze w dodatku jest niepokonany! Żaden diamentowy mieczyk na niego nie działał! Strzały! Przecież on w ogóle obrażeń nie dostawał! Jeszcze nie potrafi latać, pioruny gierki. Panuje! Dobra, uciekam z wam się, nie? Widzowie, to jest koniec. Za bardzo przesada. Subskrybujcie kanał, nie wiemy, co się stanie dalej. Czy my stracimy świat? Herobrine może teraz zrobić nam wszystko. Nie przegapcie tego, subskrybujcie, dzwonkiem łapkujcie, wbijajcie na mojego Facebooka, Instagrama, napiszcie do mnie, tutaj wam się wyświetla mój FB. Linki macie w opisie pod tym filmem. Możecie zobaczyć moje zdjęcia, napisać do mnie, a ja wam odpiszę i wpadajcie też na mojego Instagrama, zaobserwować mnie, będę wdzięczny, wbiję też na wasze profile. No i co, to byłoby na tyle. Zobaczcie sobie ostatnie filmy, które wam się tutaj na środku ekranu wyświetlają po prawej stronie, po lewej. Możecie w jakiś kliknąć, zobaczyć, obejrzeć. Nie widzieliście, to wpadajcie, a ja sobie biegnę i uciekam przed Herobrine'em. Życzę wam miłego dnia i do jutra. Pamiętajcie, odcinki codziennie. Na razie!